Dzisiejszym gościem Salonu Kultury jest dziennikarka, pasjonatka kultury oraz, uwaga, motoryzacji, Dagmara Kowalska. Witam Cię, Dagmaro. Dzień dobry, cześć. Cześć. Porozmawiamy trochę o kulturze, która teraz jest zamrożona. Wydaje mi się, że jesteś taką obserwatorką oraz uczestniczką kultury. Co możesz powiedzieć o dzisiejszej kulturze, o jej stanie, o tym, jak się zmienia, jak można wesprzeć kulturę? Może za dużo pytań naraz, ale może to sobie jakoś podzielimy. Jaki jest stan kultury na dziś? Myślę, że kultura bardzo dobrze sobie radzi w tych trudnych czasach. Ja pamiętam ten pierwszy moment, kiedy w marcu ogłoszono pandemię, kiedy pozamykały się wszystkie teatry, złapałam się za głowę, myślę sobie, co ja będę w domu robić? Książki czytać, okej, ale ciągle myślałam o tym teatrze gdzieś z tyłu głowy. Ja jestem uzależniona od teatru, od wychodzenia do teatru, nie tyle oglądania go na ekranie mojego komputera, co właśnie o całej wyprawie do teatru, bo uważam, że to jest właściwie najfajniejsze w tym wszystkim, żeby pójść, spotkać się, sprawdzić, jaka jest relacja między tobą a głównymi aktorami i poczuć ten teatr. Każdy teatr pachnie inaczej, każdy teatr wygląda inaczej. Tego mi brakowało. Trochę mi było ich szkoda, trochę było mi szkoda twórców kultury na samym początku, ale wiedziałam, że świetnie sobie poradzą. I odpowiadając na Twoje pytanie, dzisiaj myślę, że są przygotowani właściwie na wszystko. Choć myślę, że polska kultura jest dotowana i dobrze, że jest dotowana przez państwo, przez samorządy, bo gdybyśmy mieli taką kulturę, jak jest w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że Teatr Wielki, Opera Narodowa na przykład, nie otworzyłaby się do przyszłego roku, tak jak jest to w Metropolitan Opera. Więc razem wziąwszy, wydaje mi się, że polska kultura nieźle sobie radzi. Oczywiście potrzebuje pomocy ze strony państwa, ze strony samorządu, jak wspomniałam, ale też z naszej strony. I wiesz, co jest najfajniejsze? Że my jesteśmy głodni kultury w tym momencie, w którym się znajdujemy. I potrafimy wydać wszystkie pieniądze, które mamy pod ręką na to, żeby zobaczyć coś pięknego i przeżyć jakieś fajne emocje. O ile mi się wydaje, że teatry publiczne tak zwane sobie dobrze poradzą, bo mają tą dotację z państwa i nawet jeśli myślę, że nie będzie wiza, to oni jakieś pieniądze z państwa dostaną i sobie jakoś przeciłają ten okres, to co z teatrami prywatnymi typu Teatr Polonia, Och Teatr, Teatr Kamienica, Teatr Imka, Kwadrat. Wiesz co, tutaj duża rola, tak mi się wydaje, leży po stronie PR-u. Oni muszą stanąć na głowie, żeby ściągnąć widzów, ale nie tylko widzów, bo sama dobrze wiesz o tym, że taki bilet teatralny to jest kropla w morzu potrzeb całego teatru i my widzowie nie zaspokoimy wszystkich potrzeb teatralnych. Głównie myślę tutaj o produkcji teatralnej. Ona kosztuje ogromne pieniądze. No taki spektakl operowy na przykład w Teatrze Wielkim Operze Narodowej to jest koszt 1 000 000 zł. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. I oczywiście nie wszystkie, bo niektóre są troszeczkę tańsze, ale myślę sobie, że PR i ta działka, która odpowiedzialna jest za ściąganie różnych sponsorów, tutaj ma bardzo duże pole do popisu i do działania. I to jest chyba dobry kierunek, żeby znaleźć sponsora, który pomimo pandemii jest w stanie wydać pieniądze na kulturę, bo ma świadomość tego, że bez kultury nie ma niczego. A najlepiej jest pasjonatem tej kultury. Tak, też. Ale wiesz, no to tutaj trzeba mieć, widzisz, świadomość. Jak masz świadomość tego, że bez kultury, bez muzyki, bez teatru, bez kina, bez książki nie ma... Życie jest uboższe. Tak, a poza tym społeczeństwo właściwie nie ma wyznaczonego kierunku, w którym powinno podążać. No bo okej, no
Mamy teraz takie czasy, że ważne są pieniądze, ale pieniądze to nie wszystko. No musisz mieć jakąś podstawę, na której potrafisz się oprzeć, która da ci fajne emocje, która wzbogaci twoje życie, dokładnie, która zbuduje cały twój tydzień, powiedzmy, tak, że ty pod koniec tego tygodnia powiesz: OK, zrobiłam to, to, to i to i dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, przeżyłam coś fajnego. I to jest dla mnie ważniejsze niż finanse. Tak z ciekawości. Ile razy potrafiłaś przed pandemią być w teatrze? Bo obserwując twoje Instastory, bywasz często w teatrze, w operze. Warszawskie spotkania teatralne. To jest ten moment, kiedy do teatru chodzę 2 razy dziennie. Czyli przez 2 tygodnie. Ale to wynika z twojej pasji czy z pracy bardziej? Wiesz co, to jest połączenie jednego i drugiego. Jak widzę warszawskie spotkania teatralne gdzieś na przykład w zapowiedzi, to wiem, że to jest ten moment, kiedy ja po prostu nie wychodzę z teatru. Śmieją się ze mnie, że zamieszkuję wtedy właśnie w teatrze dramatycznym, głównie w teatrze dramatycznym, bo no trzeba wiedzieć, że wszystkie spektakle odbywają się na głównych scenach. No, ciekawa jestem zresztą, jak to będzie teraz wyglądało, bo ma się odbyć w listopadzie to wydarzenie, na które wszyscy czekamy, czyli taka uczta teatralna dla mieszkańców Warszawy, kiedy przyjeżdżają różne spektakle z różnych stron Polski i można je zobaczyć wszystkie w jednym miejscu. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, ale tak, to jest właśnie to miejsce i ten czas, kiedy ja w teatrze potrafię być 2, a nawet 3 razy dziennie. Bo sama dobrze wiesz, że jak się odbywają warszawskie spotkania teatralne, to niektóre spektakle odbywają się przed południem, więc można to ładnie połączyć z obowiązkami zawodowymi. A jest to oczywiście również dla mnie paliwo do tworzenia treści na antenie, czyli Z. Także, także jedno i drugie. A tak ogólnie, wiesz, no ja bywam w teatrze 2 albo 3 razy w tygodniu. Jeśli dzieją się jakieś nowe sztuki, jeśli są premiery, prapremiery, to staram się na nich być. Niestety nie było mnie wczoraj w Teatrze Narodowym. Wiem, że Danuta Stenka wykreowała wspaniałą rolę i już czytałam recenzję. Tak, między innymi Tomka Domagały, który był zachwycony. Więc myślę, że to jest właściwie chyba plan na ten tydzień. Muszę zobaczyć ten spektakl. Wiem, że jest bardzo trudno dostać się do Teatru Narodowego, choćby w normalnych warunkach, a teraz przy 25% widowni. Nie wiem, jak to zrobię, ale stanę na głowie, żeby zobaczyć ten spektakl. Teraz chciałabym przejść trochę do radia, ponieważ jak przeczytałam twoje CV, radio się ciągnie za tobą dość długi czas. Najpierw było radio dla ciebie, teraz jest Chili Z, no już taki awans można powiedzieć, no bo jednak bardziej prestiżowo, tak? Zawsze chciałam tu pracować, a wcześniej pracowałam w Polskim Radiu, w radiowej jedynce, no potem był taki moment, że postanowiłam zamienić radio na telewizję, co było dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że szczęśliwym pomysłem, bo nauczyłam się też tego drugiego medium i wiem, że dzisiaj spokojnie stanę przed kamerą i dam sobie radę w różnych warunkach i na żywo i nagrywając, natomiast radio to jest moja miłość, tak, od samego początku, wiesz, ja właściwie nauczyłam się radia najpierw słuchać, dzięki mojemu dziadkowi, który słuchał radia namiętnie. Polka Lata z radiem budziła mnie zawsze o godzinie 9 latem. I miałam do dziadka mojego straszne pretensje. Dlaczego ty włączasz to radio tak głośno, kiedy ja mogę sobie pospać, dziadek, błagam. Ale widzisz, to też w moim życiu, mojemu życiu nadało kierunek to radio. Czyli ten mój dziadek, który słuchał radia, potem mój tato, który też słuchał konkurencji, już nie będę mówiła jakiej. I do dzisiaj jej słucha, nie mogę go przekonać do tego, że są inne sprawy. Żeby córki posłuchał. Nie, nie ma takiej opcji. Więc tak, to radio mi towarzyszy od lat, to jest mój drugi dom. Ja się czuję w Chili Z bardzo dobrze. Tam jest wspaniała atmosfera, są fajni ludzie. Kameralne studio, które daje mi poczucie, że ja jestem w domu i że ja wiem, jak się poruszać po tym miejscu.
Trochę jak tutaj. Trochę tak, ale wiesz co, ja myślę, że człowiek sobie tworzy takie swoje dodatkowe domy wokół swojego miejsca zamieszkania i ja mam ich kilka właściwie. Czy teatr dramatyczny jest takim domem? Oj tak, zdecydowanie. Ja kocham teatr dramatyczny, mam do niego tak niesamowity sentyment. Nie wiem, czy wiesz, był taki moment, że ja chciałam pracować w teatrze dramatycznym i było bardzo, bardzo blisko od tego. No, w jakiś sposób pracowałaś w teatrze dramatycznym, bowiem w czasie pandemii, tego lockdownu, prowadziłaś rozmowy z aktorami. Powiedz, który aktor najbardziej Cię zaskoczył w trakcie tych rozmów i może czym? Były w jakiś sposób inspirujące te rozmowy? Czegoś się dowiedziałaś? Może jakaś anegdotka? Czy mnie najbardziej zaskoczył chyba... Chyba Modest mnie zaskoczył najbardziej. Ja wiem, że to jest bardzo utalentowany aktor. Obserwuję go od wielu lat, ale nie, wiesz, czasem zadaje się aktorowi, artyście takie zadanie, czy też pytanie, słuchaj, czy mógłbyś coś zagrać? Albo czy mógłbyś coś zaśpiewać? To oni się często wykręcają, mówiąc, tak, że oni muszą mieć tą, wiesz, wenę, oni muszą wejść w tę rozmowę. Modest mnie zaskoczył, bo rozmowa odbywała się u niego na balkonie i u mnie w domu. Pamiętam. Chwycił za ukulele i zaśpiewał przepiękną pieśń, którą śpiewa podczas spektaklu. Jaki tytuł jest tego spektaklu, pamiętasz? Człowiek z Lamanszy. No właśnie, okej, okay, dokładnie, dokładnie. Więc zaskoczył mnie tym, że wykonał tę pieśń, którą śpiewa na deskach teatru dramatycznego w Człowieku z Lamanszy, którym jest po prostu wypisz, wymaluj on. To było to. Wiesz, zaskoczyli mnie niektórzy aktorzy na przykład tym, że mają mnóstwo ciekawych hobby. Na przykład... Na przykład robią różnego rodzaju robótki, remontują swoje mieszkania, pływają, skaczą, jeżdżą na nartach. Tych aktywności mają tak duże, tak dużo, że sama byłam zaskoczona. Nie byłam zaskoczona tylko Mateuszem Weberem, u którego wiedziałam, że drugą pasją oprócz teatru i filmu jest motoryzacja i tutaj dogadaliśmy się błyskawicznie, bo jak wiesz, tak, moto. Drugie skrzypce. Także tak to wyglądało. Wszystkie rozmowy były niezwykle inspirujące, bo oni są inspirujące. Każdy z tych aktorów, i to też jest duży ukłon w kierunku Tadeusza Słobodzianka, dyrektora Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego Warszawy, ponieważ dyrektor ma niezwykłą umiejętność łączenia w jednym zespole ludzi tak różnych. Każdy jest inny, każdy gra inną rolę, każdy... I którzy się nie gryzą jeszcze wzajemnie, tak? Dokładnie tak, oni ze sobą współpracują, chociaż, nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale właśnie przy Człowieku z Lamanszy, którego reżyserowała Anna Wieczór-Bluszcz, no było widać tę współpracę chyba najpełniej. No, nieźle ich przeczołgała pani reżyser, z tego co wiem. No tak, ale to było potrzebne. Tak. Bo widzisz, sama to zresztą wiesz, jako obserwatorka wnikliwa kultury naszej, że każdy aktor jest indywidualistą. I choćby nie wiem jak bardzo się starał, głównie gra na siebie. A przecież w takim spektaklu, w którym występuje kilkadziesiąt osób na scenie, na dużej scenie teatru dramatycznego, wszyscy muszą ze sobą współpracować. I wtedy widać ten efekt. I wtedy ludzie porywają się z krzeseł i biją brawo na stojące. A były chyba owacje na premierze. Oj tak, oj tak. Nie pamiętam tak bardzo, ale... Były, były. No przecież co ty? W ogóle nawet na balkonie widziałam, ludzie stali, klaskali. To było niezwykle wzruszające. Ja się popłakałam. Zdarza mi się coraz częściej, ale to znaczy, że... Z wiekiem człowiek staje się bardziej sentymentalny? Nie, mi się wydaje, że to chodzi o poziom kultury, wiesz. Są takie sezony, sama zresztą wiesz, które pozostawiają wiele do życzenia. No ale to też tak jest w kulturze, że nie zawsze jest wena. Na tę wenę trzeba poczekać, z weną trzeba się oswoić, trzeba jej posłuchać. Czasem trzeba dać się poprowadzić, a nie prowadzić ją za rękę. Sama wiesz, jak to jest. I wydaje mi się, że no tak, no tutaj to jest ten kierunek, który powinni obierać nasi twórcy. Dobrze, już tak na sam koniec. Czego życzyć kulturze w
w tym trudnym czasie? Wytrwałości. Inspirowania się tym, co widzą dookoła, tworzenia dobrych sztuk, bo jest na to czas. Pieniądze się znajdą, więc nie martwienia się też tym, że coś może pójść nie tak. Bo jeśli będziemy się skupiać na złych rzeczach, to te dobre do nas nie przyjdą, bo nie będą miały otwartego wejścia. A moim zdaniem to jest dobry czas. Kiedy jest źle, artyści są bardziej płodni. I myślę, że to jest ten czas, kiedy można po prostu pomyśleć o tworzeniu kultury. Ja myślę, że tak kultura sobie po prostu poradzi. Super. Dziękuję Ci, Dagmaro, za poświęcenie mi czasu w tym trudnym dla mnie czasie. Spokojnie, będzie bardzo dobrze. Nie przejmuj się. A Was zachęcam do tego, byście słuchali podcastów i też wracali do tego wspaniałego podcastu, bo tutaj też ważna jest kultura, a Ty to robisz świetnie i rób tak dalej. I nie przejmuj się tym, że są jakieś drobne potknięcia gdzieś po drodze. To nie Twoja wina.